Witamy Was bardzo serdecznie. No po prostu nie da się z dziećmi być punktualnie, ale z dziećmi, sprzętem i wszystkim razem. Ale jesteśmy, witamy Was z Bucnika na naszym profilu Stay at Home, Stay in Love. Dzisiaj co? No dzisiaj Wszystko się zgadza. zaplanowaliśmy po długiej przerwie znowu zrobić transmisję na żywo. Wcześniej próbowaliśmy robić filmiki montowane, ale no, organizacyjnie nas to trochę przerasta, więc wracamy do naszych spotkań na żywo. A że wielkimi krokami zbliżają się nasze warsztaty małżeńskie, które szykujemy, od dawna już planujemy. Trochę nam pandemia to wszystko co zrobiła? Zamieszała. Nie, ale dzięki temu spokojnie na październik mamy dla Was gotowe warsztaty. Warsztaty rozwojowe dla małżeństw pod bardzo energetyczną nazwą Uwolnić moc małżeństwa. Uwolnić moc małżeństwa. I chcemy podczas tego spotkania parę słów powiedzieć o tym, co przygotowaliśmy właśnie podczas tych warsztatów. Po pierwsze, dlaczego się tak nazywają? Dlaczego nazywają się Uwolnić moc małżeństwa? Chcemy podzielić się z uczestnikami, z małżeństwami, takim naszym bardzo mocnym doświadczeniem i naszym osobistym, i też doświadczeniem, które spotykamy u innych małżeństw, które polega na tym, że małżeństwo samo w sobie jako relacja ma niezwykłą możliwość, moc jako jedyna taka więź, relacja międzyludzka, która pozwala każdemu z osobna i dwojgu naraz niesamowicie rosnąć, niesamowicie się rozwijać. Rozwijamy się na różnych polach, szkolimy się, właśnie ten rozwój jest odmieniany przez wszystkie przypadki, czy w pracy, czy jako rodzice na przykład, prawda, jest tyle tych kursów, książek, to wszystko się dzieje, to robimy, bo jesteśmy ambitni, chcemy być najlepsi, to jest super, i się rozwijamy. Ale najczęściej dzieje się to indywidualnie, rozwijamy się indywidualnie, a w tym rozwoju pomagają nam przeróżni mistrzowie, coachowie, terapeuci, specjaliści, trenerzy, którzy są zewnętrzni. To jest, prawda, zatrudniamy kogoś, idziemy na jakieś szkolenie i tak dalej. I od niego czerpiemy pomysły, wiedzę, inspiracje, żeby się rozwijać, żeby być w czymś lepszym. W małżeństwie to jest niezwykłe, że to wszystko, ta cała rzeczywistość rozwoju może się dziać i w ogóle powinna się dziać wewnątrz relacji, wewnątrz małżeństwa. Nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego, dodatkowego coacha, trenera, mistrza. Sami dla siebie możemy być właśnie takimi osobami, które będą wspierać rozwój. To jest zupełnie coś niezwykłego, kiedy pozwolimy w małżeństwie nawzajem się prowadzić, nawzajem się rozwijać, nawzajem dawać sobie taką siłę niepowtarzalną. Nikt inny takiej siły jak współmałżonek nie potrafi dać drugiej Dokładnie. osobie. I podczas tych warsztatów chcemy właśnie takim doświadczeniem się podzielić, do tego zachęcić. Oczywiście to nie dzieje się automatycznie, bo przecież wiemy, jakie jest życie i z własnego doświadczenia i prawda, z obserwacji świata wiemy, no, że małżeństwa same w sobie, tak po prostu z tego, że są małżeństwami, wcale się tak hop-siup nie rozwijają. Tak, Nie trzeba sobie zawsze. troszkę pomóc. Że trzeba to jakby odpalić, trzeba to uwolnić. Trzeba jakby tą siłę, która jest zawarta, no tak jak No właśnie tak, z dać tym. jej świadomie szansę, żeby zadziałała i żeby nas zmieniała. To, co jest niesamowite w małżeństwie i właśnie, co jest taką ogromną według nas siłą, która nas zmienia, no to to, że rzeczywiście no, znamy się najlepiej na świecie we dwoje, tak? Nasza relacja jest totalnie, no, w małżeństwie powinna być wyłączna, powinna być długofalowa, powinna być mieć jakby, ma jakby bardzo długą perspektywę. Znamy się na wszystkich płaszczyznach, nie jest jakby jakby no, na wyrywki, tak? Że nie wiem,
różni ludzie znają nas od jakiejś tam strony, bo pełnimy w życiu w różnych miejscach różne role. W małżeństwie się znamy najlepiej na świecie i kochamy się najbardziej na świecie, więc ten efekt taki jakby tego wspierania się, pokazywania sobie nawzajem tego, co u siebie widzimy, co widzimy pięknego, czym czasem właśnie my sami postrzegamy siebie jakoś tam, czegoś możemy czy dobrego, czy złego nie, u siebie nie zauważyć, a w małżeństwie to jest niesamowite, że możemy spojrzeć na siebie oczami która, osoby, która nas bardzo kocha, która chce dla nas dobrze, no, która chce nam pomóc. I to jest, to, no to właśnie, jest naprawdę fascynujące. Z jednej strony ten rozwój dlatego jest taki pełny i dlatego jest taki mocny, bo tak dobrze się znamy. Gdziekolwiek chcemy, żeby ktoś nam pomógł w naszym rozwoju, musimy się opowiedzieć, się przedstawić, się ujawnić, co zawsze jest bardzo aspektowe. W małżeństwie najpełniej nikt nas tak nie zna jak współmałżonek, to jest jedna sprawa, a po drugie, nikomu tak nie zależy jak współmałżonkowi na moim rozwoju. Po prostu, bo mnie kocha. I tak najbardziej mu na tym zależy. Już nie mówiąc o stronie praktycznej, że wiadomo, że z takiego czysto praktycznego punktu widzenia najfajniej, kiedy małżonek jest najlepiej rozwinięty, czy taki właśnie najbardziej dojrzały, tak to lepiej powiedzmy. W każdym razie to dzięki miłości małżeńskiej, miłości w naszej relacji, współmałżonek ma tą siłę, żeby nas w tym rozwoju cierpliwie, długofalowo prowadzić. Każdy inny coach, trener no nie ma takich szans nawet jakby bardzo chciał, to po prostu nie ma takich szans, żeby tak dobrze nas prowadzić w tym dojrzewaniu i w rozwoju. Więc to jest taki element podstawowy, fundamentalny. Dobra. Druga rzecz, która myślę, że wyróżnia nasze warsztaty, to jest taka, że prowadzimy je razem. Wiele miejsc, gdzie się rozwijamy, to najczęściej prowadzi je jedna osoba. Tak samo to dotyczy również jakichś tam terapii małżeńskich, takich miejsc, gdzie ta perspektywa jest jednak jednostronna, a bardzo się różnimy i te perspektywy... Yes. Jak każdy w małżeństwie wie, te perspektywy są bardzo różne. Nam zależy, żeby w tych warsztatach uwzględnić obie perspektywy. To jest może zachęta... Kobiecą i męską. To jest zachęta dla mężczyzn, dla panów, panowie odwagi. Na tych warsztatach nie pozwolę, żeby ktoś wam zrobił krzywdę. To znaczy jest coś takiego, jest w nas facetach taki opór przed tym, co właśnie tu nazywamy rozwojem, czy jakąś zmianą. Żony często do tej zmiany prą, żeby było jednak coś inaczej, żeby było pełniej, bliżej i tak dalej. My mamy takie troszkę najeżenie na to, bo nam jest generalnie dobrze i w miarę wygodnie w relacjach i jakoś sobie to życie układamy po swojemu. Coś w tym jest, że ta kobieca parcie do takiego rozwoju po kobiecemu bywa dla nas za trudne, męczące, czy trochę obok nas właśnie, nie takie, jak czego my potrzebujemy. Tak się zdarza. Oczywiście w drugą stronę też się zdarza to. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby była równowaga w obu perspektywach, które są i bardzo podobne i bliskie, i jednocześnie tak różne. Więc podczas tych warsztatów będziemy bardzo się starać, żeby obie te rzeczywistości w małżeństwie, męska i kobieca, były i uwzględnione, i jakby odpowiednio rozwinięte. Tutaj Ania zadała pytanie, to ty się przygotuj do odpowiedzi, a ja tylko powiem, wiecie co, z praktycznych rzeczy, bo to może was interesować, zwłaszcza ci, którzy bywają u nas w domu, wiedzą jaki on jest. Wydaje nam się, że to, co będzie bardzo fajne i co zawsze się sprawdza, kiedy przyjeżdżają do nas grupy na warsztaty i na takiego typu wydarzenia, jakieś takie właśnie rozwojowo-ludzkie, bardzo się zawsze dobrze sprawdza atmosfera po prostu domu, atmosfera wspólnego stołu. Bardzo to zawsze wszystkim nam też ułatwia takie coś, żeby czuć się bezpiecznie, żeby czuć się fajnie, dobrze, domowo. To zawsze jakoś tak ułatwia. Po drugie, grupa będzie malutka. My mamy 5 pokoi w tej chwili, więc będzie 5 małżeństw. Nie myślcie sobie, że to będzie jakieś wspólne mieszkanie w pokojach, jak w schronisku. Każdy będzie miał swój pokój, będziecie mogli wieczorem spokojnie pogadać, czy odespać, czy zrobić, co tam będziecie chcieli. No właśnie, może to warto powiedzieć, że nie tylko wieczorem, to znaczy w ogóle warsztaty... No
To jest pewnie przewidywalne, ale warto to powiedzieć. Warsztaty polegają na tym, że to wy między sobą rozmawiacie. To, co my ukierunkowujemy, podpowiemy, to jest jakby no oczywiście treścią i programem warsztatów, ale to jest tylko wprowadzenie do rozmów, które się będą działy między wami, no bo to wy macie się do tego rozwoju no właśnie Tak, prowadzić, więc takie jest założenie i taka jest też realizacja tych warsztatów, że to po prostu się będzie wszystko działo przede wszystkim w rozmowie między wami. Więc wreszcie będziecie mieli cały weekend tak przegadany, że na jakiś czas myślę, że będziecie można pod mieć tym dosyć. względem będziecie mieli zadowolenie, poczucie takiego zadowolenia, że wreszcie dało się porządnie pogadać. Tak, gdyby kogoś stresowało takie może też wizja tego, że trzeba będzie się otwierać przed innymi ludźmi i w ogóle jakoś obnażać i jakoś coś z obcymi, to nie, to się bądźcie spokojni. Jakby wszystko, co się będzie działo, to jakby w Tak, waszym nie małżeństwie, zakładamy w waszej żadnej tutaj relacji grupowego nie rozwoju. będzie grupowego rozwoju. Oczywiście te wspólne nasze pogadanki będą się działy naraz, Wspólnie. wszyscy razem, ale to, co będzie tym głównym wątkiem do przegadania, to się wszystko będzie działo tylko w małżeństwie. Tak. Pytanie. Pytanie od Ani. No tu każdy widzi, sytuacja. Jak to jest, kiedy ktoś jest cały tydzień poza domem, wraca tylko na weekendy? Pewnie jest bardzo dużo sytuacji też takich. Jako gdańszczanin to oczywiście kojarzą mi się sytuacje marynarskie, gdzie nie tylko kogoś tydzień nie ma, ale nie ma 3-4 miesiące. No i tu sytuacja lokalna od nas, gdzie większość mężczyzn, bardzo dużo, może nie większość, ale bardzo dużo mężczyzn pracuje za granicą i też ich parę miesięcy w domu nie ma, czy miesiąc. No, nie będę tu mędrkował, że to jest sytuacja, która jest wygodna i wspiera rozwój i w ogóle, Jest optymalna. tak, że to jest optymalne. Bo po prostu jest bardzo trudne. Natomiast na naszych warsztatach chcemy wrócić do punktu wyjścia. Poza tym, poza faktem, że jesteśmy razem, nie ma żadnych oczywistości. Nie ma czegoś takiego, że tak jest, bo tak jest. Bo to już cały czas w rozwoju, rozwój polega na tym, że cały czas jesteśmy nastawieni, mamy w sobie taką uważność na to, że coś można zmienić, coś może być ewentualnie inaczej, jeżeli to pomoże naszej relacji lub każdemu z nas z osobna być dojrzalszym, lepszym mężem, lepszą żoną, czy po prostu lepszym człowiekiem. I może akurat podczas tych warsztatów to też jest temat do przegadania. Znaczy, ja też nie chcę mówić, że na tych warsztatach macie, każdy sobie powie, ej, dobra, to teraz ja już rzucam tą robotę i będę codziennie w domu, albo w ogóle wyjeżdżam w góry i zakładam agroturystykę. Absolutnie nie o to chodzi. To jest, jakby my nie chcemy nic takiego sugerować, ale to, co chcemy zasugerować, to to, że bardzo potrzebne w małżeństwie jest taki moment zero, powrotu do punktu zero, że pewne jest tylko to, że jesteśmy razem, no i tam mamy dzieci, czy jesteśmy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Natomiast to, gdzie pracujemy, ile pracujemy, czym się zajmujemy, to jest coś, co za każdym razem codziennie warto na nowo sobie układać. Czy to jest optymalna sytuacja dla nas? Dla mnie, dla ciebie i tak dalej. Dlaczego jest optymalna? Dlaczego akurat tak się układamy, a nie inaczej? Bo potrzebujemy tyle pieniędzy. No dobra, no to wyliczmy ile pieniędzy i tak dalej. To też się nie będzie wszystko szczegółowo działo tutaj, bo to jest za mało czasu. To jest tylko taki start do tego, żeby potem na spokojnie damy wam narzędzia podczas tych warsztatów, dzięki którym będziecie mogli spokojnie w codzienności, cierpliwie, bo to jest właśnie długofalowe i cierpliwe, układać sobie takie rzeczy, które skutkują tym, że małżeństwo jest bardziej harmonijne, obie strony mają poczucie zaspokojenia swoich potrzeb. No, tutaj tych wątków będzie bardzo dużo, żeby je potem na spokojnie, jak wrócicie do domów, sobie spokojnie na nowo przegadywać i układać. Dlatego też nie bójcie się, że my chcemy, czy to się stanie, że będzie jakiś wywrót waszego życia. Nie, nie, jakby to też nie o to chodzi. Rozwój w małżeństwie, to jest jego niesamowita cecha, dzieje się
delikatnie, łagodnie i cierpliwie. Więc to się tutaj może zacząć podczas tych warsztatów, ale to właśnie nie o to chodzi, żeby wszystko wywracać, czy jedna nad drugą stroną się wyżywała, że źle układa życie i nasze małżeństwo jest przez to nieszczęśliwe. To zupełnie nie o to chodzi. Natomiast właśnie no, wracając do tego pytania, są rzeczy, które są stałe, pewne i oczywiste, ich jest bardzo niewiele. I cała reszta, która się składa na nasze życie małżeńskie, które warto na nowo cały czas przemyśliwać. Oczywiście no to wymaga dobrej woli obu stron, żeby być otwartym na taką rozmowę, na zaspokajanie wzajemnych potrzeb i wsłuchiwanie się w emocje drugiej strony. No ale to jest jakiś tam warunek wstępny w ogóle, żeby się rozwijać. Znaczy, jeżeli jest takie zamknięcie, no to ani nasze warsztaty, ani nic nie pomoże. Ale no zachęcamy, bo doświadczenie takiego harmonijnego, pełnego małżeństwa, gdzie ten rozwój jest i to obopólne pragnienie dojrzewania w relacji, no jest, to daje takiego powera, takiego kopa, no to jest coś niesamowitego i może być stałe, może trwać w małżeństwie. Znaczy ja myślę, że niekoniecznie myślę teraz o naszych warsztatach, ale tak w ogóle myślę, że doświadczenie pokazuje, że jednak czasem się też zdarzają takie momenty, przepraszam cię, jednak wywracające życie do góry nogami. Ale nie takie jest nasze założenie. Nie takie jest nasze założenie, ale... Wierzymy w łagodny, spokojny rozwój małżeński i sami go doświadczamy. Tak, ale chcę powiedzieć, że jednak czasem jest potrzebny taki punkt startowy, taki punkt, w którym no nie wiem, ja się czymś osobiście sama zachwycę i zaczynam właśnie iść w tą stronę, zaczynam, to zaczyna, coś zaczyna we mnie pracować. Tutaj jakieś nam tu połączenie się zrobiło. Że jakby punktem startowym jest, czy jakimś zmieniającym dużo jest sam moment zafascynowania się czymś, zachwycenia i zapragnięcia czegoś więcej. To chciałam powiedzieć. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie. Tak, proszę bardzo. Postaram możemy się coś tam odpowiedzieć. Wyjaśnić, jak to będzie. No, jakby kluczowy jest cel, to znaczy to, że po prostu chcemy się podzielić naszym doświadczeniem ogromnego szczęścia i radości w byciu razem. I to się nie dzieje samo, ale każde małżeństwo, każda relacja ma w sobie ten zalążek, tą moc. Natomiast te narzędzia, którymi się chcemy podzielić, one są dostępne no, dla każdego, kto powiedzmy, że umie czytać. No, to jest warunek wstępny. Trzeba umieć trochę czytać, ale to jak ktoś nas ogląda, to znaczy, że umie, bo sobie włączył relację. W każdym razie, więc to nie są rzeczy po prostu nie wiadomo z jakiej półki. To też jest niesamowite w małżeństwie. Też troszkę to jest nasze szczęście współczesności, że mamy te narzędzia dostępne, że ta psychologia tak się rozwinęła, że ona już jest dostępna, że tak powiem, dla ludu, dla mas, dobrze, pewnie opracowana i no nie ma wymówek przed tym, żeby do tego sięgnąć i dzięki temu móc tą relację małżeńską lepiej budować i też jakby własną dojrzałość budować, własne wzrastanie. Te narzędzia są, one już tak powiem leżą na ulicy, tylko trzeba je podnieść. I tym chcemy się podzielić, że wy wszyscy, każdy, kto żyje w małżeństwie, może. Tak, tutaj przepraszam, czytam komentarz. To jest od Ani do powiedzenia, że my mamy taką sytuację wyjątkową i szczęśliwą, że jesteśmy całą dobę razem. Tak, no nie będziemy udawać, że nie, ale z drugiej strony, po pierwsze, to był wynik już naszego rozwoju, to znaczy to była świadoma decyzja, do której dojrzewaliśmy. Po drugie, jak mieszkaliśmy w Warszawie i chodziliśmy normalnie do pracy, też byliśmy bardzo szczęśliwi i też byliśmy bardzo blisko siebie, ale właśnie pragnienie takiego długofalowego budowania życia nas skłoniło do takiej wyprowadzki, ale też mamy bardzo bliską jakby dostęp do wielu małżeństw. To nie jest tak, że to opieramy się tylko na własnym doświadczeniu. I dobrze wiemy, że w różnych układach praktycznych, gdzie praca do różnych rzeczy zmusza,
i trudno jest budować życie praktyczne inaczej, też można bardzo być blisko siebie i harmonijnie, więc no, więc jakby tutaj myślę, że to nie jest tak, że tylko wersja takiego właśnie stylu życia, jaki my mamy, jest jedyna słuszna. A po drugie, jak ktoś tu już u nas był, to dobrze wie, że te nasze 24 godziny razem, no to jest 24 godziny jednak osobno, w sensie ciężkiej pracy całą dobę, bo przyjmowanie gości to jest tak naprawdę praca całą dobę. Więc to nie jest tak, że my sobie tutaj ciu-ciu-ciu-ciu całe życie i całą dobę. Też tęsknimy za sobą, też nie mamy dla siebie czasu, też musimy walczyć i korzystać z tych narzędzi, które znamy, żeby tą relację dobrze budować. Więc jakby, no, to nie jest takie różowe. Ja jeszcze chciałam jedną rzecz tutaj uzupełnić. A ja przeczytam w tym czasie pytanie. Tak, ty przeczytaj pytanie. Wydaje mi się, że rozwój małżeński, chyba to może będzie oczywiste, ale jest na początku trudny. Dla nas też był trudny. Nie chciałabym, żebyście mieli takie wyobrażenie, że my się nigdy nie kłócimy, że między nami nie ma napięć, że się nie denerwujemy na siebie, że no właśnie jesteśmy jacyś właśnie idealni, nie wiem jak to nazwać. Bardzo dużo przepracowaliśmy w naszym małżeństwie, bardzo dużo. To, że pracujemy razem i że mieszkamy razem, na pewno nam to bardzo umożliwiło intensywną pracę, intensywne docieranie się i jakby uczenie się siebie, stosowanie tych właśnie różnych narzędzi, przepracowywanie i tak dalej, ale nie bójcie się, że po prostu, no nie, my tego wszystkiego doświadczamy, tak? W sensie kłótni, napięć, niezrozumienia, tego, że musimy się przepraszać nawzajem, że musimy się przyznawać do błędu. O tym będziemy bardzo dużo mówili na tych warsztatach, o naszych różnych doświadczeniach, historiach konkretnych, takich codziennych, no właśnie, małżeńskich. Także gdyby ktoś przypadkiem miał takie poczucie, że to jakieś za wysokie progi i to jak oni są jacyś tacy nieautentyczni, to śmiało wiemy jak jest. Wiemy, że w małżeństwie też jest czasem bardzo trudno. Wiemy o tym. Jasne. Pytanie jest o finanse i o poczucie bezpieczeństwa na przykładzie finansów małżeńskich, czy finanse wspólne, czy osobne. To słusznie może zrobić jakiś odcinek. To jest kolejne pytanie. Zdarzało nam się też takie dostawać prywatne wiadomości na ten temat z prośbą o jakieś parę słów na temat finansów. Więc ja też nie będę tutaj... Okej, przyjmujemy to i może się uda taki odcinek zrobić. Może powiem tylko tak, że to jest troszkę tak samo jak z tym mieszkaniem, z tą pracą, z tą pracą na zewnątrz. To są rzeczy, które są bardzo indywidualne dla każdego małżeństwa. Znaczy, jeżeli ktoś wyjeżdża do pracy na cały tydzień lub dłużej i taki macie rytm życia w małżeństwie, albo macie osobną kasę, bo pieniądze są przedmiotem kłótni, to są bardzo indywidualne sprawy każdego małżeństwa i nikt nie jest w stanie dać złotej rady, jak macie to układać. Natomiast najczęściej one są tym drugim etapem, czy czymś, nie chcę powiedzieć mniej ważnym, ale czymś, co jest tylko jakimś skutkiem, czy czymś zewnętrznym w stosunku do czegoś, co jest głębiej. I na tych warsztatach i w ogóle w relacji dużo ważniejsze jest to głębiej, a dopiero na tym nabudowujemy, jak chcemy pracować, jak chcemy trzymać pieniądze, dlaczego się czujemy niebezpiecznie, że i dlatego chcemy mieć osobną kasę. To są tematy ważniejsze, a nie to, jaka ta kasa będzie. Oczywiście my mamy wspólną kasę i nie mamy z tym problemu, ale gdybyśmy mieli osobną kasę z jakiegoś praktycznego powodu, nie byłby to dla nas żaden problem. Właśnie dlatego, że czujemy się ze sobą bezpieczniej. Dużo bardziej fundamentalne jest to, co jest pod spodem, niż ten efekt praktyczny. On tylko właśnie o czymś świadczy i bardzo fajnie, że tu zadajesz to pytanie, dziękujemy, bo na podstawie tych praktycznych symptomów możemy dochodzić do tego, co jest głębiej i to mam nadzieję, że się będzie działo też na tych warsztatach, żeby właśnie dojść do tego, co jest fundamentem, że must be, czyli to, że jesteśmy razem,
i chcemy być szczęśliwi i chcemy się rozwijać, a cała reszta na tym się nabudowuje i tak naprawdę może być zmieniona. Znaczy nie ma takich rzeczy, które, mówię, no to tylko świat praktyczny nas w jakimś sensie zmusza, że musimy żyć tak lub inaczej. Czasami się nie da, czasami po prostu, ale to też trzeba sobie to powiedzieć, przepracować i tak dalej, że tak po prostu musi być, bo nie dajemy rady i obydwoje muszą tego chcieć, się na to zgodzić i mieć taką wizję, prawda? No otóż nie chcę wchodzić, bo to byłoby bardzo długo, więc okej, postaram się zrobić taki filmik może o tych finansach. Tak, już nie będę tu więcej gadał. Okej, czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie warsztatów? Czy my jeszcze coś coś może chcemy od siebie powiedzieć? No nie będziemy jakichś tam super tutaj szczegółów, konkretów zdradzać. Tego jest bardzo dużo, więc w pewnym sensie zamieniłoby się to się w warsztaty online. Na to jeszcze nie jesteśmy gotowi. Oj nie. Może kiedyś. Na razie zapraszamy na te warsztaty w Realu, tutaj do nas. Na pewno będzie też chwila na spacer tutaj u nas po górach, na takie zachwycenie się przyrodą. Obojętnie jaka będzie pogoda, u nas przy każdej pogodzie jest, no jest tak pięknie, w pięknie, górach jest tak, po prostu pięknie, no. Jest przestrzeń, jest wolność, jest. Tak. Okej. Tyle, słuchajcie. Dziękujemy Wam bardzo, że znaleźliście dla nas czas. Pozdrawiamy Was tak. bardzo serdecznie. Zapraszamy do nas, czy na warsztaty, czy nie na warsztaty. Myślcie, zastanawiajcie się. Tak, jeżeli chodzi o terminy, no to wciąż na wszystkie terminy są miejsca, chociaż na te listopadowe tam się zrobił coraz większy ruch i tam nie wiem, czy będzie jeszcze jakieś miejsce, ale na pewno na te, co się zaczynają teraz w pierwszy weekend października i potem w środku października, to na oba te turnusy jeszcze miejsce się znajdzie, więc nie czekajcie, nie ociągajcie się, zgłaszajcie się, zachęcamy i... Życzymy Tak, Wam tu jeszcze spokojnej było, nocy, a odpocznijcie. może jeszcze tak, bo tu jeszcze był, tylko Jaki kurczę, wiecie, zielony? tak nie jest tak prosto staremu dziadkowi uruchamiać, znaczy tu obsługiwać ten telefon, tu pokażę, że jednak łysy stary. Koteczku. No bo jeszcze był od Uli komentarz, ale nie mogę go znaleźć. O, jest. Zaraz, zaraz, zaraz. Aha, narzeczeni. Czy narzeczeni mogą przyjechać na warsztaty? Na te warsztaty nie. To są warsztaty dla małżonków. Może kiedyś zrobimy wersję dla narzeczonych, ale to są zdecydowanie warsztaty dla małżonków. Dla narzeczonych to po prostu byłoby trochę jeszcze... Za dużo. No tak, to mają inne... Ale młode inne... małżeństwa, wiecie co, zachęcamy bardzo, bo naprawdę dobrze jest też, dobrze małżeństwo zacząć i dobrze jest skonstruować tą swoją relację, bazując na dobrych treściach, na dobrych nawykach, więc tak, to jest ważne. Tyle. Tak? Śpijcie dobrze. Okej, dzięki wielkie. W takim razie zapraszamy do wszelkich form kontaktu, do polubienia naszego... Ten filmik, to nasze tutaj spotkanie zaraz będzie na YouTubie, na naszym kanale Stay at Home, Stay in Love. Zapraszamy do polubiania tych różnych naszych kanałów, żeby na bieżąco być z tym, co robimy i co proponujemy. To też daje nam taką większą, wiecie, no feedback jest potrzebny, wiecie, że potrzeba tej informacji, że ktoś tego potrzebuje i że dla kogoś to jest ważne, więc to jest fajne, polecajcie też innym, to dla nas jest duże wsparcie, jak te treści się rozchodzą. Tak. Dzięki wielkie. Jest jeszcze takie jedno pytanie, a mnie interesuje, kiedy w ogóle następny odcinek? Aha, no wiecie co, no, dopiero skończyliśmy sezon. Dopiero skończyliśmy sezon nasz tutaj turystyczny, wakacyjny z gośćmi. Dopiero jakoś tam odsypiamy się, ogarniamy. Więc nie wiem, czy jeszcze do warsztatów, które jakby mimo, że są przygotowane, to jednak wiecie, cały czas gdzieś tam o nich rozmawiamy i dalej szlifujemy. Kolejne pomysły, raczej praca polega na obcinaniu pomysłów, żeby nie było za dużo. Ale odcinki będą, pomysłów tak? mamy dużo. Tak, a ja nie wiem, czy do warsztatów. Nie, właśnie. Nie, że do warsztatów, nie ale wiemy na pewno kiedy. będą. Na pewno nie będą. Wiem kiedy. Nie da się wszystkiego naraz przy czwórce dzieci. Tak, to edukacji jednak... domowej, innych takich tak, atrakcjach życiowych. Ale jest super. Jest super, nie narzekam. Dobra, dobra, śpijcie uściski, dobrze. Buźka, Cześć. papa.